Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Korzystając z tego, że mam dziś dzień wolny od pracy, stwierdziłam, że biorę się ostro za sprzątnięcie ozdób świątecznych, oprócz choinki, bo choinkę zostawię aż do 2 lutego, ale podejrzewam, że będzie stała do pierwszego weekendu lutego, bo wtedy będę miała czas ją po prostu całkowicie rozebrać. A z racji tego, że nie mam po prostu co na jej miejsce tutaj wstawić, będzie pustka, także niech sobie jeszcze stoi. Natomiast wszystkie ozdoby z korytarza oraz tutaj z pokoju i tam z sypialni po prostu posprzątam i chcę wprowadzić troszeczkę wiosennego klimatu, pomimo że mamy końcówkę stycznia. Za oknem jest, słuchajcie, szaro, buro, pada deszcz, jest nieprzyjemnie, ale wiecie, to, że tam jest nieprzyjemnie, to nie znaczy, że w domu też ma być, także... Jest, słuchajcie, godzina chyba 10:30. Ja nawet nie jem tak naprawdę śniadania, nie piję kawy, tylko po prostu lecę szybko na zakupy, ponieważ później ma przyjechać kurier, więc w tym czasie, co będę czekała na kuriera, to po prostu będę sobie na spokojnie ogarniała mieszkanie. Także taki mam plan. No i co? I ja się teraz ubieram, bo no tak jak mówię, pada deszcz, także nie chcę zmoknąć. I lecimy do sklepu. Słuchajcie, ja właśnie wyszłam i powiem Wam, że ogólnie na dworze jest ciepło, jest przyjemnie, ale no niestety pada, jak widzicie, muszę mieć parasol. Jestem ubrana dość konkretnie, ponieważ słuchajcie, nie mam kurtki, bo nasz Zeus powygryzał zamki i w mojej kurtce, i w bluzie mojego męża, także teraz czekam, aż mi przyjdzie kurtka, a póki co właśnie muszę chodzić w takim zestawie, że bluza plus bezrękawnik. Dobra, słuchajcie, ja idę, bo trochę mi tu wiatr powiewa i chce mi zwiać mój parasol. Jestem już, słuchajcie, w domu, po drodze ze sklepu nic nie nagrałam, w sklepie tak samo, dlatego że tak mi skostniały dłonie, że nie byłam w stanie wyciągnąć aparatu, a w sklepie było przy koszach tyle ludzi, że stwierdziłam, że to nie ma sensu, także szybko Wam teraz pokażę, co zakupiłam w sklepie Aldi, bo kupiłam wszystko to, co chciałam i oczywiście również zrobiłam zakupy w sklepie Jumbo, ale to stricte spożywkę. Także teraz Wam pokażę, co kupiłam w sklepie Aldi. Przede wszystkim poszłam, słuchajcie, po kwiatki. Mam tutaj 2 kwiatuszki. Niestety tylko tyle mi się udało wziąć, ponieważ myślę, że jakbym wzięła więcej, to po prostu by mi się one połamały, więc stwierdziłam, że to nie ma sensu. I ten pierwszy piękny kwiatuszek o kolorach żółtym, białym oraz fioletowym nazywa się tak i jego cena to, słuchajcie, 4 euro. I od razu macie w komplecie doniczkę, co jest bardzo fajne, bo za takiego kwiatka z doniczką 4 euro to naprawdę bardzo fajna kwota. Natomiast drugi kwiatuszek prezentuje się tak, jego nazwa jest tutaj i cena to również 4 euro i on jest w kolorze obwódki białe, a w środku kolor fuksji, biskupi, jak to woli. Miałam takiego też pecha, że babeczka akurat przede mną stała i wzięła mi 2 ostatnie takie przepiękne czerwone, bo ogólnie wystawili tylko jedną paletkę z 6 kwiatkami, także ona wzięła 2, ja jeden i 2 czy 3 się... Aha, i 2 się zostały, bo ktoś jeszcze jeden wziął, więc zostały jeszcze 2 również z białymi obwódkami w środku, natomiast były jasny róż oraz jasny fiolet, także takie 2 kwiatuszki i tu jest również doniczka. Także póki co mam takie 2 kwiatki. Dalej, kupiłam mojemu dziecku, słuchajcie, skarpetki. Co prawda za duże troszkę, bo 27-30. On nosi rozmiar 24, max 26. One są z antypoślizgiem. Cała stopa jest tutaj, jak widzicie, w antypoślizgu. Także naprawdę fajnie. Zobaczymy, czy mu się spodobają. Dzisiaj mu przymierzę. Jak będą za duże, to po prostu będzie miał na późniejszy czas. Ale wiecie, nie stracą się. Cena za nie to jest za jedną parę, nie sztukę, za jedną parę 2 euro. Dalej kupiłam moje, słuchajcie, ukochane chusteczki do kurzu Herbal Fresh z Una. I słuchajcie, często jak idę po nie, to nigdy ich nie ma. Dzisiaj akurat wyjątkowo zostało chyba 5 ostatnich sztuk, więc oczywiście jedną z nich wzięłam. Dalej, słuchajcie, kupiłam mojemu dziecku, bardzo mnie zainteresowała ta lampka nocna z czujnikiem ruchu. My mamy tutaj takiego kotka, są 2 do wyboru,
ale jak przeglądałam je w koszach w sklepie, to praktycznie tych już nie było, zostały tylko jeszcze jedne. Już Wam pokażę, jakie, jak dam radę wyciągnąć. Zostały, właśnie były te kotki białe i tutaj takie misie, nie wiem co to jest dokładnie, tylko że w kolorze brązowym i praktycznie one same zostały, także ja również wzięłam tego białego, bo będzie bardziej pasować. Tutaj macie kabelek do USB, do podłączenia. Dalej, jak on wygląda w środku. Słuchajcie, on się prezentuje tak. O, tutaj macie, słuchajcie, podstawkę, bo możecie tutaj na kilka opcji do postawienia, do przyklejenia lub nie wiem, to jest do powieszenia. Chyba tak ewentualnie z kółeczkiem do przyklejenia do jakichś drzwi. Tutaj macie w środku jeszcze kółeczko. Tak to wygląda. No i tutaj ta podstawka, kabelek. A sama lampka prezentuje się tak. Tutaj ma ten czujniczek. I z tyłu wygląda w ten sposób. Tutaj jest na automat. Tutaj ma teraz, widzę, że... Aha, automatycznie się włącza i wyłącza. Wyłącza. Tutaj ma, słuchajcie, na normalne ustawione i tutaj możecie sobie zmniejszać moc. W tym momencie jest na właśnie delikatnym, natomiast teraz naprawdę świeci mocno. Także taka lampka, myślę, że fajna sprawa, szczególnie dla naszego małego, który zepsuł naszą dużą lampę, będzie idealna. Dobra, wyłączymy to. I koszt tej lampeczki to, słuchajcie, 8 euro. Dalej, co ja tutaj dalej mam? Słuchajcie, kupiłam mojemu dziecku książkę puzzle. Jest to książka puzzle, tak wygląda, jest 24+, ale również były 12 i 18. I z tyłu prezentuje się, tak macie książeczkę, a w środku po prostu puzzle do układania, tutaj na 4-6 sztuk. No i ona się tak w środku prezentuje, zobaczymy, jak mojemu dziecku się ona spodoba. I ostatnia rzecz to są, słuchajcie, marchewki, za które zapłaciłam 75 eurocentów za pół kilo, więc no myślę, że się opłaca. Także tak prezentują się moje całe zakupy ze sklepu Aldi. Natomiast tak się prezentują zakupy ze sklepu Jumbo. I pierwsze, co tutaj mam, to jest oczywiście brokuł dla mojego dziecka. Kupiłam, słuchajcie, też wino, bo mam straszną ochotę na krewetki i właśnie chcę je zrobić na winie. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Kiedyś mój mąż kupił to wino, jest bardzo dobre, słodkie, więc myślę, że krewetki też będą na nim spoko. Dalej mam oczywiście sałatę, jak to u mnie. Borówki, słuchajcie, kupiłam na promocji, więc akurat mi się udało. Dalej tutaj mamy pastę. Dokładnie filet amerykański, czyli pasta. Ja ją zawsze robię z czym? Z cebulą. Ryż, surówka do obiadu. Kupiłam też pesto właśnie do wina i do krewetek oraz ryb. Karton jest już naszykowany i jest on, słuchajcie, na tyle duży, że ja się na spokojnie do niego zmieszczę. Także mam nadzieję, że te wszystkie ozdoby, które tutaj mam i na choince i jeszcze tutaj na meblach, na spokojnie się do niego zmieszczą, bo zależy mi na tym, żeby mieć wszystkie ozdoby w jednym kartonie, a nie w pięciu, żeby nie zajmowało to zbędnie miejsca, także ja się teraz biorę za pakowanie. Ozdoby, słuchajcie, są już spakowane i mam taką nadzieję, że te, co są jeszcze na choince, bez problemu zmieszczą mi się, słuchajcie, do tego kartonu, ponieważ jak widzicie, on już jest praktycznie wypełniony po same brzegi. Będę musiała to tak zrobić, żeby mi one weszły. Oczywiście nie dam tutaj do kartonu tych bombek, co robiła moja mama, tylko zostawię je w domu, ale całą pozostałą resztę daję tutaj w karton, także no musi mi się to zmieścić, nie wiem jak to zrobię, ale po prostu musi mi się to tutaj zmieścić. Natomiast pozostałe ozdoby, które nie zostały użyte w tym roku, dałam tutaj do takiego malutkiego kartonika. Co prawda mówiłam, że nie chcę mieć kilku kartonów, no ale jeżeli bym je te dała tutaj, to już na pewno bym się te choinki nie zmieściły, także byłaby lipa.
Natomiast słuchajcie, niektóre ozdoby zostają ze mną w domu i są to moje gnomki, które nie wiem, co one tutaj mają, czy kuleczki, czy co, i nie chcę, żeby one mi się, słuchajcie, zniszczyły na zimnie schowane właśnie w schowku, bo robiłam kiedyś bałwanki i właśnie one mi się poniszczyły, więc nie chcę, żeby mi się te moje gnomki zniszczyły, dlatego zostają ze mną w domu. I wszystkie, słuchajcie, światełka tak samo zostają w domu, ponieważ te z 2019 roku, jak mój mąż robił porządek w schowku, gdzieś zaginęły i do dnia dzisiejszego ja ich nie potrafię znaleźć, on sam nie wie, gdzie one są, bo jak ich szukał, to był pewny, że są w danym miejscu, po czym się okazało, że niestety nie. Także światełka też zostają ze mną wszystkie w domu. A ja się, słuchajcie, jejku, patrzcie, nie spakuję. Dobra, jest, zapakowałam. A ja się, słuchajcie, biorę teraz za porządkowanie tutaj tego i zrobienie w końcu tej dekoracji, bo jest tu strasznie łyso. I za chwilę Wam jeszcze pokażę, co mi przyniósł, słuchajcie, kurier dla mojego dzieciątka. W tamtym tygodniu zamówiłam mojemu małemu kilka ubrań, w tym również buty, i od nich właśnie teraz zacznę. Zależało mi na klasycznych butach ze skóry i na rzepa, i takie, słuchajcie, znalazłam na stronie sklepu Van Haren. Link Wam do sklepu dam w opisie. Znalazłam czarno-białe, klasyczne buciki na rzepek ze skóry z Adidasa. Tak one się prezentują. Przyszły nam wczoraj, słuchajcie, wieczorem. Jak małemu założyłam na nóżkę, to po prostu wyglądają genialnie. My tutaj mamy rozmiar 24 i cena, słuchajcie, tych bucików to 30 euro. Więc no naprawdę się opłaca. I już Wam pokazuję, jaki to jest model. Także naprawdę ja jestem z tych butów zadowolona. Mam nadzieję, że mu się będzie też bardzo dobrze w nich chodzić, bo wczoraj jak mu założyłam, to nawet nie chciał ich ściągać z nogi. Także myślę, że mu się podobają. I drugie zamówienie, słuchajcie, tu już ubraniowe, jest z H&M. Zamówiłam mu kilka ciuchów, bo już z większości powyrastał, albo ma na 98-104, więc to są na niego jeszcze za duże. Więc zamówiłam mu kilka ubranek takie na teraz. I pierwsze, co tutaj, słuchajcie, mam, są to gatki, leginsy, dresy, jak kto woli. I ja mu tutaj zamówiłam w rozmiarze, już Wam mówię, 92. Są to trzy pary takich dresików. Pierwsze są szare w czarne prążki, drugie są całkowicie szare, a trzecie są po prostu czarne. I powiem Wam, że ten czarny mnie trochę tak dobija. No ale myślę, że nie będzie tak źle. One wszystkie tutaj są na ściągawkę, na sznureczek, więc mnie to bardzo cieszy, bo jak ja mu szukam jakichkolwiek gacioczków, no to niestety powiem Wam, że trochę niby są fajne, ale jest ten problem, że nie we wszystkich właśnie jest ten ściągacz, tylko po prostu jest atrapa, także mi to trochę nie pasuje. Więc tu mi się to podoba, będzie miał, no myślę, że na długo te ciuchy, bo naprawdę ciuchy z H&M-u są fajne jakościowo, także zamówiłam mu takie gacioczki. Czekajcie, spakuję je, bo ojejku, bo tak. Dalej zamówiłam mu, słuchajcie, rajstopy i one są już naprawdę duże, bo są 98-104, ale nie otwierałam, nie wiem, jak one wyglądają. Z tym, że moje dziecko jest takie, że nie lubi chodzić w domu, po domu w butach, więc stwierdziłam, że rajstopki będą dla niego super. I są tutaj dwie pary, cena za nie to, słuchajcie, właśnie nie podałam Wam cen. Cena za te gatki to jest 18 euro. W tym była właśnie ta promocja minus 5 euro, więc spoko. Natomiast jeśli chodzi o rajstopy, to cena jest 10 euro i 4 euro kortingu. Także naprawdę myślę, że się opłaca. Zaraz zobaczymy, jakie one są tutaj duże. I czy na to moje dziecko będą dobre, czy za duże, czy za małe. Nie, powiem Wam, że na mojego małego one będą na tą chwilę, słuchajcie, idealne. Także naprawdę spoko, do tego mu zarzucę jeszcze jakieś skarpeteczki i będzie sobie śmigał po domu.
Dalej zamówiłam mu, słuchajcie, ogrodniczki. Ogrodniczki i już patrzę, ogrodniczki były w cenie 15 euro i 7 euro kortingu. Słuchajcie, tak mi się strasznie spodobały, są w kolorze brązowym. Jak mówię, wczoraj przymierzyłam z tymi butami, to wygląda przecudownie, naprawdę. Oczywiście nie pasują mu tutaj szelki, ale właśnie tutaj mamy szelki, dwa guziki po bokach. Tutaj mamy od środka wszyty ten guziczek z tyłu, przezroczysty, więc naprawdę spoko. Tak wyglądają z tyłu. Powiem Wam, że mi się strasznie spodobały. I tak jak mówię, cena tych gecioczków to 15 euro, 7 euro kortingu. I słuchajcie, na koniec mamy tutaj skarpetki. One już nie były w promocji. Cena za 4 pary to jest 8 euro. Ja mu, słuchajcie, zamówiłam pod te spodnie w takich przepięknych kolorach. Tu jest beżowy, kremowy, brązowy i taka musztarda. Powiem Wam, że genialne są te skarpetki. Wyciągnę Wam jedne. Zobaczcie. No po prostu są rewelacyjne. Fajna guma. Myślę, że się będą naprawdę bardzo dobrze unosić. Także tak wyglądają całe moje, słuchajcie, zakupy dla mojego dziecka. Dajcie znać, czy Wam się coś spodobało. Postaram się znaleźć linki do wszystkich tych ubranek i dać Wam w opisie pod filmem. A teraz, słuchajcie, lecę robić obiad, bo jest pokój posprzątany, kwiatki rozstawione i powiem Wam, że zrobiło się w tym pokoju tak trochę surowo ciemno. No i średnio mi się ten efekt podoba. Kartony z ozdobami nadal tutaj stoją, ponieważ podejrzewam, że ja bym to wyniosła, to znając moje szczęście, taśma od spodu by się odkleiła i mogłoby to wszystko wylecieć, a dopiero wtedy bym się darła. Także jak mój mąż przyjedzie, to po prostu razem to wyniesiemy. A ja Wam teraz pokażę efekty mojej dekoracji wiosennej. Tu stoją kartony, czekają na wyniesienie, a tak wygląda, słuchajcie, moja dekoracja. Początkowo zmieniłam tą doniczkę z białej na złotą, ale strasznie ciemno się tutaj zrobiło, więc dałam z powrotem złotą. Dałam z powrotem białą i tak zastanawiam się, czy nie zmienię tej doniczki z czarnej na inny kolor, ale niestety na razie nie mam innej, więc musi tak to zostać, więc tak to wygląda tutaj. Natomiast na kominku wygląda to tak. Wydaje mi się, że troszeczkę lepiej, jest to rozjaśnione. I tak się znam, czy niepotrzebny byłby, słuchajcie, tutaj jakiś remoncik, żeby ściana zamiast tego ciemnego koloru była taka. Żeby po prostu rozjaśnić całkowicie pomieszczenie. Ale no, tak jak mówię, na tą chwilę się tak to prezentuje. Będę oczywiście kombinować, żeby to po prostu jakoś rozweselić. Póki to tak to wygląda, ja czekam na pana kuriera, któremu się dzisiaj wyjątkowo nie śpieszy, bo gdyby przyjechał, to szłabym do sklepu, dokupiłabym może kwiatki, byłyby w jakimś jaśniejszym kolorze, albo po prostu jeszcze z tych właśnie doniczkowych, żeby rozweselić salon, pokój gościnny. A jeszcze Wam chciałam, słuchajcie, pokazać pościel od teściowy, którą myśmy dostali. Ja jej wczoraj wysłałam zdjęcie, jak ona zobaczyła, to mi powiedziała, miał być jeden kot. Zobaczcie, jest ciemno, nie chce światła świecić, ale zobaczycie. Zamiast jednego kota jest, słuchajcie, 6 kotków. Zamek jest tutaj. Moim zdaniem powinien być zamek tam, żeby ta pościel była na drugą stronę, znaczy w drugą stronę, ale niestety wygląda to jak wygląda. Ona jest troszeczkę tutaj za mała, bo mam kołdrę pozwijaną, no ale jakoś to przeżyję. No tylko trochę właśnie klops z tym, że jest 6 tych kotków, a nie jeden. No ale trudno. I jeszcze, słuchajcie, chciałam Wam jedną rzecz pokazać odnośnie tej książeczki, którą kupiłam małemu. Jest ona tutaj, ja ją rozpakowałam już, żeby zobaczyć w środku, jak ona wygląda. I słuchajcie, tak to wygląda od środka. Tutaj mamy obrazek, a tutaj mamy puzelki, napisy po holendersku. I słuchajcie, pod spodem, pod tymi puzelkami są po prostu pytania po holendersku. Oczywiście średnio je rozumiem. Ale właśnie tak ta książeczka wygląda. I tutaj mamy żabkę i jak robi właśnie żabka. Tutaj mamy kaczuszkę, jak robi kaczuszka. Oczywiście pod każdym puzelkiem jest zapytanie. Kogut, jak robi. Dalej, co my tam dalej mamy? Boże, przewrócę to czy nie? Przewrócę. Dalej mamy osiołka.
I na końcu, słuchajcie, mamy bodajże biedroneczkę. Także tak się książka prezentuje. Aha, bo tu już na biedronce nie ma puzzla. Okej. Dobra. Tak się książka prezentuje. Zobaczymy, jak mały na nią zareaguje, bo jeśli mu się spodoba, to po prostu kupię mu jeszcze jedną. Ale to wszystko się okaże, jak wróci ze żłobka. Jak sobie ją zobaczy, czy po prostu nie weźmie mi tych puzzli i nie porozrzuca. Bo on to tak ma, że jak mu coś tam nie wychodzi, to po prostu je wyrzuca i tyle. Także no muszę poczekać na jego reakcję. A teraz... Słuchajcie, byłam jeszcze na szybciutko w sklepie z nadzieją, że zakupię jakieś kwiatki, natomiast okazało się, że już nic kompletnie nie ma, także no szkoda, ale kupiłam za to sobie inne rzeczy, ale chciałabym Wam pokazać te skarpetki, co dzisiaj małemu zakupiłam. Założyłam mu przed chwilą na nóżki i powiem Wam, że pomimo tego, że jest rozmiar 27-30, to są one na niego dobre, są fajne, rozciągliwe, więc mam nadzieję, że będzie miał je na dłużej. A ja idę Wam teraz pokazać, co sobie jeszcze kupiłam. Zakupiłam sobie, słuchajcie, kiełbasę, bekon surowy. Uwielbiam, słuchajcie, po prostu to jest masakra, jak ja go lubię. Do tego zakupiłam sobie sushi, krewetki, a także dwie sztuki takiego małego hot doga. Mam akurat surówkę w domu i inne rzeczy, także zrobię sobie jak coś hot doga. Tutaj mi się też zgotuje zupka, tutaj są jajeczka, tutaj jest zupka, także my się teraz z małym bierzemy za jedzenie kolacji. Mam nadzieję, że taki luźny vlog Wam się podobał, będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie kanał, no i cóż, do zobaczenia w kolejnym filmiku, trzymajcie się ciepłutko, buziaki, pa pa!